No dobrze, to zróbmy teraz wszystko dla Jill. Przede wszystkim wiemy, że Jill nie ma żadnej animacji i żadnych pistoletów. Wiemy, że atakuje kolajderem. Dlatego otworzymy sobie nasz skrypt związany z czym? Może z atakiem. Definitywnie to się przyda. Troszeczkę zmniejszę. Tak samo, tak jest identyczna sytuacja. Atakujemy, jeżeli za każdym razem, jak wykonujemy atak, chcemy odwołać się do audiosource'a. Należy ten audiosource zrobić. Tylko właśnie zostawiam się enemy attack, enemy attack, enemy attack. Jest Damage Cube, tu chcemy dodać Audio Source. Chcemy zrobić tu, dodać jakiś dźwięk, atak. Ja wiem i posiadam taki dźwięk, zombie. Bodajże jeden jest tym odpowiednim dźwiękiem, ale sprawdzimy. Pochodzi ten dźwięk z paczki Horror SFX. Weźmiemy MP3. Jak to zombie. Jeden jest bodajże taki atak. Definitywnie wygląda jak atak. Dam Damage Cube. Zombie 1. Nie chcemy Play on Awake. Priorytet zostawiamy, bo jest wyższy niż reszta, więc jest ok. I nie chcemy, żeby to był dźwięk 2D, tylko dźwięk 3D. Ok, teraz zajmiemy się kodem. Mamy naszą. Tu sobie wstawię komentarz. I teraz. Skopiuję sobie referencja. Wszyscy wiemy dlaczego. Get component audio source. Świetnie. I teraz, tak jak wcześniej było audio source pitch, dokładnie, dziękuję Windowsie, dokładnie tak jak ostatnio, random. Nie chcemy, żeby było zawsze idealne. Jak teraz nacisnę, zauważyliście, że nie ma podpowiedzi, dlatego że nie wie, czy skorzystać ze system random czy Unity. Ale my chcemy Unity Engine Random Range. Definitywnie nie to chciałem. Range 0,8f przecinek 1,2f. I mamy pitch. Teraz chcemy odegrać audio. Play one shot. Za każdym uderzeniem, za każdym atakiem będzie. Ups, nie to. To jest metoda. No dobra, sprawdźmy, czy działa. No nie, no dobrze. Przełączamy się. Dźwięk 3D. No, nasz zombie nas zjada. Możemy go zastrzelić. Nie żyje. Wszystko jest super. Oczywiście możemy dodać dźwięk śmierci, co jak najbardziej Was zachęcam, by to zrobić. Możemy też zrobić dźwięk, że za każdym razem, jak Ethan dostanie obrażenia, będzie krzyczał. Jak wiemy, mamy taki scream mail. Oczywiście podejrzewam, że nie jest to nic przyjemnego.
Nie, definitywnie nie chcemy, żeby tak krzyczał za każdym razem, jak go gryzie, bo to będzie creepy. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób załatwiliśmy już naprawdę mnóstwo rzeczy. Mamy jakiś ładny ambient, mamy jakiś ładny. Tylko jeszcze music troszkę zmniejszę, bo mnie irytuje, jak jest za głośno. I mamy strzał, mamy. No to teraz zajmiemy się krokami. Tu będzie troszeczkę trudniej i od razu pokażę Wam buga, który występuje w Unity 5. No niestety, dyskutuję na forum, ale to opiszę za chwilę.